Moi drodzy przyjaciele i sympatycy mojej twórczości, w tak wyjątkowy dzień, jakim jest Święto Zmarłych, chcę recytować dla Was wiersz mojego autorstwa, aby w ten sposób po części złagodzić Wasz ból i tęsknotę za tymi wszystkimi bliskimi, którzy już od Was odeszli i spotkamy się kiedyś z nimi po drugiej stronie. Święto Zmarłych. Dzień trudny i dzień smutny. Tak myślisz o pewnej osobie. I siły zbierasz, i w drogę ruszasz, by przy jednym stanąć w grobie. Idziesz wśród żywych, w tłumie serc ciepłych, tak żywo bijących, i myślisz sobie, człowieku, o kruchym życiu ludzi, cichutko w grobach śpiących. Idziesz i noc zapada, cmentarne łuny ognia świętego tak jasno biją. I myślisz sobie, człowieku, może w tych płomieniach ich dusze żyją? Idzie matka do swego syna, co tak młodo umarł i odszedł ze świata, i ktoś tam w takim pośpiechu prawie aż biegnie do swego brata. Ach, i do matki ukochanej zapłakany syn zmierza cmentarną, idzie aleją. Wspomina dzieciństwo, a łzy dosłownie dławią i jak strumienie się leją. A i do żony ktoś idzie, co w dawny czas młodości Pan im błogosławił i duszę ich złączył, lecz nadszedł ten dzień, co radość ich serc w chorobie śmiercią rozłączył. I są tacy, co dziś nigdzie nie pójdą, choć tak wielu bliskich tam mają, lecz jedną radość Bóg sercu naszemu daje, że kiedyś wszyscy tam się spotkają. Monzano, Italia, 1.11.2013 rok, Robert Raflewski. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do komentarzy i subskrybowania mojego kanału. Wasz przyjaciel i poeta Robert Raflewski.